Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i wspólnie z innymi pracownikami Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poprowadzimy dzisiaj dla Państwa webinarium. Webinarium, które będzie poświęcone czwartej rundzie programu Rozwoju Biotek, którą właśnie uruchamiamy. Chcemy dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, na czym ona będzie polegała i do czego Państwa zapraszamy. Ale na początku oczywiście, żeby formalności stało się zadość, to powiem, że program Rozwoju Biotek jest inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowano przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. I oficjalnie też chcę Państwu powiedzieć jeszcze raz dzień dobry. Za chwilę opowiemy o czwartej rundzie, ale zanim to nastąpi, to zapraszam koleżanki i kolegę Jacku, Elu, Asiu, żebyście się pokazali, bo na początku się Państwu krótko przedstawimy. Ja przypomnę też, że mogą Państwo zadawać pytania na czacie i 15 ostatnich minut naszego webinarium to będzie czas, żebyśmy na te pytania, przepraszam, spróbowali odpowiedzieć. W związku z tym proszę je wpisywać, my je będziemy zbierać i wyświetlimy je pod koniec. Jacku, oddaję Ci głos. Dzień dobry wszystkim. Jacek Królikowski. Kieruję fundacją, ale w programie rozwoju bibliotek po prostu wspieram Martynę, Elę i Joasię. I chyba to, co najbardziej wnoszę tutaj, to to, że uczestniczyłem we wszystkich trzech poprzednich rundach w różnych rolach. Dzień dobry. Ja się już Państwu przedstawiłam, ja się nazywam Marta Woropińska, będę miała przyjemność pracować z biotekami w trakcie czwartej rundy, ale miałam już ogromną przyjemność przez ostatnich 10 lat wspierać biblioteki, nie tylko w ramach programu Rozwoju Bibliotek, ale również różnych innych projektów i bardzo lubię tą pracę i Państwa, więc bardzo się cieszę też na tą kolejną możliwość. Dzień dobry, ja się nazywam Elżbieta Jankowska i w czwartej rundzie PRB będę odpowiedzialna między innymi za zakup i dostawy sprzętu do bibliotek, ale też podczas trwania programu będę Was wspierać w realizacji usługi gwarancyjnej i w pozyskiwaniu licencji Office 365, która jest darmowa dla szkół i instytucji kultury. I również bardzo się cieszę na tą współpracę. Ja się nazywam Joanna Szmajska, powtórzę, bo nie było mnie słychać. Bardzo się cieszę, że mam możliwość pracy przy okazji czwartej rundy PRB z bibliotekami, bo jest to dla mnie nowa grupa i jestem odpowiedzialna za komunikację. Bardzo Wam dziękuję. Joasię Państwo już słyszeli w trakcie rozgrzewki, natomiast Elę i Jacka jeszcze Państwo usłyszą, ale na chwilę, na samym początku ja przejmę głos i zacznę od tego, że opowiem Wam Państwu o tym, jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze webinarium. Tak naprawdę powitanie mamy już za sobą. Za chwilę zaprosimy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety. A po niej poproszę Jacka o to, żeby opowiedział Państwu o tym, skąd się wziął pomysł na czwartą rundę i jak on wygląda. A następnie opowiemy trochę więcej o konkretach. To znaczy powiemy, kogo i do czego zapraszamy, o głównych elementach programu, co oferujemy, w tym trochę bardziej szczegółowo o sprzęcie, ale również czego oczekujemy od Państwa w trakcie naszej przygody w czwartej rundzie. I tak jak wspomniałam wcześniej, ostatnie 15 minut to jest czas na Państwa pytania i nasze odpowiedzi. W związku z tym proszę je notować, zapisywać na czacie. My będziemy je pod koniec wyświetlać i na nie odpowiadać. Ale chcielibyśmy się na początku dowiedzieć trochę więcej również o Państwu. I oddaję głos w tym momencie Asi. Tak, to jest ten moment, kiedy my już trochę powiedzieliśmy o sobie. Teraz chcielibyśmy zapytać, skąd jesteście wy? Bardzo jesteśmy ciekawi, jaka jest reprezentacja na tym webinarium, kto z nami tutaj jest. W tym momencie uruchomiłam ankietę i będę bardzo Państwu wdzięczna za danie nam znać, z kim się spotykamy dzisiaj. Myślę, że ci z Państwa, którzy chcieli, już zagłosowali, więc w tym momencie zakończę ankietę i zobaczymy, jaki mamy wynik. Dobrze.
No więc chwilkę, muszę się tu przyjrzeć. Wygląda na to, że Mazowsze i Wielkopolska. Chyba to są dwa pierwsze miejsca. Ale też cieszymy się, że nie ma takiego województwa, z którego nikogo nie ma. Więc jakby cała Polska się dzisiaj tutaj spotyka. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w takim komplecie. Więc mam opowiedzieć o tym, skąd się wzięła czwarta runda. To byłaby bardzo długa i taka sentymentalna opowieść, a mam bardzo mało czasu. Więc powiem tylko, że przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia od ponad roku i mieliśmy wówczas nadzieję, że to będzie taki program jak zwykle. Między innymi, że będzie się odbywał stacjonarnie i, no i potem się zdarzyło to, co się zdarzyło. Nadeszła pandemia i wszystkie jej możliwe skutki. Więc teraz, kiedy Was zapraszam do czwartej rundy, to mam świadomość, że czekają nas szczególne wyzwania i że będziemy działać w szczególnych czasach. Trzy poprzednie rundy można było szczegółowo zaplanować, a teraz z oczywistych powodów jest to właściwie niemożliwe. Tak wiele rzeczy jest nieprzewidywalnych, tak wielu podstawowych rzeczy nie wiemy, że musimy to otwarcie powiedzieć, że tym razem będziemy właściwie planować, nadążając za rzeczywistością. W ciągu ostatniego roku instytucje kultury były zamknięte lub działały w jakimś szczególnym trybie. W związku z tym też nie wiemy, po pierwsze nie wiemy, jak długo jeszcze w tym trybie będą działać i nie wiemy też, jak ludzie będą chcieli korzystać z kultury, kiedy to się skończy. Czy wrócą wszyscy, czy tylko niektórzy, czy wzrośnie zapotrzebowanie na usługi online, tak jak teraz wszyscy przyzwyczajają się do porad online u lekarza i że trzeba będzie na te potrzeby jakoś odpowiedzieć. Biblioteki działają dla swoich społeczności, a te społeczności też przechodzą trudne chwile. To jest efekt tego, że są mniejsze realne kontakty społeczne i że można przypuszczać, że po pewnym czasie, kiedy będzie można wrócić też do spotkań stacjonarnych, będzie istniała silna potrzeba reintegracji społeczności. I to jest na pewno wielkie zadanie bibliotek, nad którym będziemy też pracować w czwartej rundzie. Biblioteki działają, są instytucją samorządową, działają w kontekście różnych innych zadań, które realizują samorządy, a budżety samorządów na pewno będą bardzo napięte i potrzeby związane z kulturą będą musiały konkurować z innymi, ale to jest też wielkie wyzwanie dla nas i jakby kolejne zadanie na czwartą rundę, znaczy przygotować nas wszystkich do działań rzeczniczych, czyli takich, w ramach których będziemy w stanie wykazać samorządom, że właśnie działania, które prowadzą biblioteki, kultura, edukacja pozaformalna, to jest to, co jest szczególnie potrzebne na te nadchodzące czasy popandemiczne i że kultura jest być może najlepszą formą społecznej terapii odbudowywania więzi w społecznościach. Kolejna rzecz, którą tutaj chcę powiedzieć i która jest jakby zawsze taką najtrudniejszą i najboleśniejszą, bo mam takie wrażenie, że skutki pandemii to jest coś, co się przydarzyło. Nikt nie jest za to odpowiedzialny, wszyscy musimy sobie z tym radzić. Natomiast chcę teraz powiedzieć o czymś, co jest naszą wspólną odpowiedzialnością i dlatego pewnie jest tak bolesne. To jest coś, co nazwałbym takim brakiem demokratycznego konsensusu, że pewne reguły życia społecznego, które się wydawały oczywiste jeszcze niedawno, są podważane, że są podsycane podziały, które powodują, że być może trudniej będzie namówić ludzi do współpracy wokół takich realnych problemów, jak na przykład właśnie cyfrowa transformacja instytucji lokalnych, bo to nie dotyczy tylko bibliotek, takich kwestii jak czystość powietrza, czy też takich kwestii, które są bliskie bibliotekom. Mam na myśli brak kompetencji cyfrowych ciągle u niektórych mieszkańców naszych społeczności, który jest w tym momencie wykluczeniem dużo większym niż był w przeszłości, ponieważ zakres tych rzeczy, które możemy załatwiać przez internet, się powiększył. W związku z tym wykluczenie jest większe. Do większej liczby rzeczy nie mają dostępu te osoby, które z tych kompetencji nie korzystają. Kiedy przygotowywaliśmy się do czwartej rundy, zrobiliśmy badanie i pewnie niektórzy z Was doskonale o tym wiedzą, bo to jest jakby dla mnie kolejna okazja, żeby Wam serdecznie podziękować za udział w tym badaniu.
Większość uczestników tego badania uważała, że czy przewidywała, przeczuwała, że nie ma powrotu do sytuacji sprzed pandemii. Myślę, że to była naprawdę bardzo trafna diagnoza. Są takie środowiska, które badano ostatnio i które ciągle żyją takim złudzeniem, że będzie można wrócić do tego, co było. Mam takie wrażenie, że większość bibliotekarek, bibliotekarzy takich złudzeń nie ma i to dobrze. To też oznacza, że musimy wspólnie wymyśleć i wdrożyć nowy model biblioteki, właśnie model na te nadzwyczajne czasy, nadzwyczajną sytuację. Mówi się o tym modelu, że to jest model hybrydowy, czyli łączący działania stacjonarne, działania online, w jakiejś proporcji, w zależności od sensu tych działań. I też nie ma tutaj ani doświadczeń w tym zakresie, nikt czegoś takiego w tej skali nie robił wcześniej, więc będziemy musieli się uczyć wszyscy razem, jako w działaniu, rozpoznając, jakie są optymalne elementy tego modelu, ale też to jest ważne, że duży wysiłek będzie po waszej stronie, ponieważ to, jaki jest optymalny układ tych dwóch rodzajów działania, zależy też od tego, w jakich społecznościach działacie. No, mówiłem bardzo często o niepewności, o nieprzewidywalności sytuacji, a myślę, że to jest taki czas, który może budzić różne obawy, lęki. W tej sytuacji bardzo dobrze być razem. Dlatego jak was zapraszam do czwartej rundy, to z takim przekonaniem, że razem będzie nam łatwiej zaprojektować tę bibliotekę na nowe czasy. Oferujemy wam w ramach czwartej rundy cykl szkoleń, no i musimy zacząć online. Marzyłem o tym, że czwarta runda zacznie się od działań stacjonarnych, ale to wydaje się w tej chwili absolutnie niemożliwe. Przekażemy wam taki podstawowy sprzęt, dzięki któremu te słynne takie apele, czy mnie słychać, czy mnie widać w waszym przypadku nie będą miały miejsca, że to będzie sprzęt, który wam umożliwi dobre połączenie i udział w spotkaniach online. Będziecie też mieli możliwość skorzystania z doświadczeń bibliotekarek, bibliotekarzy z poprzednich rund. Także liderów, którzy przez te ostatnie lata stworzyli przeróżne sieci bibliotek, bibliotekarek, bibliotekarzy, do tych sieci będziecie mogli dołączyć. Ich wiedza jest, myślę, bezcenna, a za jakiś czas wy będziecie swoją wiedzą i doświadczeniami służyć innym bibliotekom. Wśród tych sieci chciałbym szczególnie podkreślić sieć dyrektorów, mamy grupę inicjatywy i też no, szczególnie w tych takich niepewnych czasach rola dyrektorów jest ogromnie ważna. No to na nich jakby spoczywa decyzja o pewnej zmianie w bibliotece, przeprowadzenie tej zmiany, więc będziemy wam oferować oprócz właśnie tych rzeczy związanych z sieciowaniem, także pewne specjalne, dedykowane dla was szkolenie, i o którego programie mógłbym właściwie powiedzieć tak, że napiszę ten program Rzeczywistość. Nie chcemy tego programu szczegółowo wymyślać teraz, bo chcemy przyglądać się temu, co się dzieje, co jest ważne, tak żeby to szkolenie było jak najbardziej dla was przydatne wtedy, kiedy się będzie odbywało. Mógłbym powiedzieć też, że oferujemy koalicję na trudne czasy, że tworzymy wspólnotę bibliotek, które chcą się rozwijać, a ze swojej strony oferujemy nasze zaangażowanie i myślę, że wielokrotnie udowodniony szacunek dla waszej pracy. My też nie jesteśmy sami. Wśród naszych partnerów są Wojewódzkie Biblioteki Publiczne i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Bardzo im dziękujemy. Mamy też stabilne finansowe wsparcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zanim was jeszcze zaproszę do czwartej rundy, pozwólcie na taką 30 sekund prywaty. Widziałem wśród bibliotek, które są dzisiaj obecne, sejny. Dla mnie szczególnym miejscem są Gawieniańce, malutka wieś koło Sejn. W tej wsi mieszka bliska mi osoba, profesor Przemysław Trzeciak. I ja mu bardzo często przywożę różne książki. Z tego, co wiem, to on te książki, przynajmniej część z nich, przekazuje potem w bibliotece publicznej w Sejnach. Więc bardzo się cieszę, że widzę tutaj Sejny, ale oczywiście bardzo się cieszę z wszystkich bibliotek, które są dzisiaj obecne tak licznie. No i teraz wracając do roli już formalnej, kończąc tą część prywatną, serdecznie was zapraszam do czwartej rundy programu rozwoju bibliotek. Dziękuję bardzo. Opowiem państwu, kogo i do czego zapraszamy.
Tak, to zacznijmy jakby od kwestii podstawowych, tym bardziej, że widzę, że dużo pytań się na czacie pojawia, takich bardziej szczegółowych, więc dla przypomnienia, do czwartej rundy programu Rozwój Biblioteki zapraszam biblioteki publiczne, niezależnie od ich formy organizacyjnej. To znaczy, nie bierzemy, znaczy nie zwracamy uwagi na to, czy to jest biblioteka samodzielna, czy wchodząca w skład innej instytucji. Każdą z bibliotek, która pełni funkcję biblioteki publicznej, zapraszamy do programu. Do programu zapraszamy instytucje z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 50 tysięcy mieszkańców. I to jest ta różnica, która pomiędzy czwartą rundą a poprzednimi, bo wtedy ta granica była postawiona na poziomie 20 tysięcy mieszkańców. Do programu zapraszamy również biblioteki, które brały udział w pierwszej i drugiej rundzie programu rozwoju bibliotek na prawach bibliotek partnerskich. Państwo często pytają, w jaki sposób jakby rozstrzygnąć to, czy ktoś był biblioteką partnerską, czy wiodącą. Można zawsze takie pytanie zadać nam mailowo, ale my też wkrótce na stronie programu umieścimy taką informację, tabelę, żeby Państwo łatwiej mieli dostęp do tej informacji i mogli to rozstrzygnąć we własnym zakresie. Do programu zapraszamy biblioteki publiczne wraz ze swoimi filiami, co oznacza, że filia jako instytucja samodzielna nie może przystąpić do programu. Zapraszamy całe zespoły bibliotek, czyli bibliotekę główną wraz ze swoimi filiami. I co ważne, z jednej gminy może być złożony tylko jeden wniosek. Biblioteki, które zdecydują się na udział w programie, muszą wiedzieć o tym, że z każdej z tych bibliotek do tego głównego cyklu szkoleń, o którym za chwilę też opowiem, warsztatów planowania rozwoju biblioteki, zapraszamy z każdej instytucji 3 osoby. I ten zespół biblioteki powinien się składać po pierwsze z osoby, która zarządza biblioteką, wchodzi w skład kadry zarządzającej, jest przedstawicielką dyrekcji instytucji. Może to być dyrektor, to może być wicedyrektor, to może być kierownik, jeżeli jest to instytucja połączona. Zapraszamy pracownika filii, o ile biblioteka posiada filię. I trzecia osoba, chcielibyśmy, żeby to była osoba, która ma doświadczenie pracy z użytkownikami biblioteki. Mamy też pełną świadomość tego, że do programu mogą się zgłosić biblioteki mniejsze, które nie mają 3 pracowników. I w takich przypadkach zapraszamy wszystkich tych pracowników, którzy są, którzy pracują w bibliotece, ale takie biblioteki mogą też zaprosić kogoś z gminy, kogoś, kto wspiera na stałe bibliotekę. To może być wolontariusz, to może być, nie wiem, animator pracujący na przykład w Domu Kultury, blisko współpracujący z biblioteką, to może być pracownik Urzędu Gminy, jeżeli wspiera bibliotekę. Proszę się zastanowić, czy w Państwa otoczeniu jest taka osoba. Jeżeli jest i ma gotowość wziąć udział w programie i wspólnie z Państwem uczestniczyć w szkoleniach, to proszę ją również zaprosić i zgłosić w formularzu zgłoszeniowym. Ale wiemy również, że w programie będą brały udział biblioteki, które mają więcej niż 3 pracowników, być może o wiele więcej. I w takich przypadkach bardzo nam zależy na tym, aby wszyscy ci pracownicy również poczuli się zaproszeni do programu i w nim uczestniczyli, mimo że nie zawsze będą mogli wziąć udział w szkoleniach, ponieważ możliwości programu są ograniczone. To Państwa zadaniem będzie włączanie zespołów bibliotek w to, co się dzieje w programie, w wymyślanie, w refleksję, w przygotowanie planu rozwoju biblioteki i w informowanie o tym, co się dzieje na szkoleniach, w których pozostałe osoby nie uczestniczą. To teraz chwilę o tym, do czego Państwa zapraszamy, czyli o konstrukcji czwartej rundy programu rozwoju bibliotek. Na wstępie chciałabym rozłożyć nazwę programu na części pierwsze, bo to jest po pierwsze program, po drugie rozwoju, a po trzecie bibliotek i to się wydaje oczywiste, ale warto to sobie przypomnieć, że program to nie jest jedno działanie, to jest szereg różnych elementów, tak naprawdę cykl różnych szkoleń, do których Państwa zapraszamy przez prawie 20 miesięcy, które przed nami, do końca 2020 roku. Po drugie, rozwoju, czyli zapraszamy Państwa do procesu rozwojowego, do takiego procesu, w trakcie którego będziemy mieli czas na refleksję,
nad tym, co za nami i co przed nami, ale będzie też czas na planowanie, na poznawanie się, na dzielenie się wiedzą i na działanie. I oczywiście bibliotek, tak, bo zapraszamy instytucje, które pełnią rolę bibliotek w gminach, o których wcześniej wspomniałam. A z czego się tak naprawdę składa program rozwoju bibliotek? Zaczniemy od tego, że każda biblioteka uczestnicząca w programie otrzyma od nas zestaw sprzętu. I ten zestaw, o którym za chwilę bardziej szczegółowo opowie Ela, będzie się składał z trzech elementów. To będzie laptop, tablet i kamera internetowa. Następnie zaprosimy Państwa do tego, żeby przyjrzeli się Państwo temu, jak działa lokalnie biblioteka. Czego potrzebują mieszkańcy gminy, co biblioteka może im zaoferować. Jak już przejdziemy ten etap diagnozy, to zaprosimy Państwa na warsztaty planowania rozwoju biblioteki. To jest tak, jak wspomniał wcześniej Jacek, że one pierwotnie były planowane jako 3-2-dniowe zjazdy dla zespołów bibliotecznych, które się miały odbywać stacjonarnie. Teraz już wiemy, że przynajmniej tego elementu programu rozwoju bibliotek stacjonarnie zrealizować nie będziemy w stanie. I w związku z tym zaprosimy Państwa na szkolenia online, które będą odpowiednikiem tych 6-dniowych warsztatów. Temu będą też towarzyszyły konsultacje, bo to będzie proces, w ramach którego Państwo będą, tak jak wcześniej wspomniałam, zastanawiali się nad tym, czym jest biblioteka, czy może być biblioteka i tworzyli plan rozwoju bibliotek. Efektem tych warsztatów ma być dokument, który Państwu będzie służył, którym Państwo będą się mogli posługiwać, przepraszam, w najbliższym czasie, ale też pokazywać na zewnątrz, pokazywać mieszkańcom, użytkownikom, włodarzom miast i gmin. Kolejny element programu, czwartej rundy programu rozwoju bibliotek to są szkolenia specjalistyczne. To jest aż 9 miejsc szkoleniowych na każdą bibliotekę, 32 godziny szkoleń na osobę i my w tym momencie nie pokażemy Państwu programu tych szkoleń, ponieważ czekamy z podjęciem decyzji, czemu będą poświęcone te szkolenia, do momentu, aż zobaczymy, z kim będziemy pracować. Chcemy Państwa poznać, chcemy poznać Państwa potrzeby, a o te potrzeby też pytamy w formularzu zgłoszeniowym i w oparciu właśnie o nie będziemy konstruować program szkoleń specjalistycznych. Zakładamy, że część z tych szkoleń, które się będą odbywały w 2022 roku, będzie mogła mieć formę szkoleń stacjonarnych, ale oczywiście to wszystko jest uzależnione od sytuacji pandemicznej, w związku z tym takie decyzje będziemy też podejmować bliżej tego momentu, kiedy będziemy Państwa zapraszać na szkolenia. Kolejnym elementem programu, adresowanym tylko i wyłącznie do kadry zarządzającej bibliotekami, jest 3-dniowe szkolenie z przywództwa i zarządzania zespołem. Do tego działania zaprosimy dyrektorów. Ono pierwotnie było również planowane jako szkolenie stacjonarne. Jeżeli będzie taka możliwość, to je w tej formie zrealizujemy. Natomiast jeżeli nie, no to oczywiście przygotujemy je w formie szkolenia online. O grupie inicjatywy Jacek już wcześniej wspominał, to też jest takie działanie, które realizujemy od paru lat w gronie dyrektorów z bibliotek, które uczestniczyły w różnych naszych projektach, nie tylko programie rozwoju bibliotek, i które tworzą lokalne grupy wsparcia. Będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby dołączać do takich grup bądź tworzyć nowe grupy. I ostatnim, ale nie najmniej ważnym elementem programu rozwoju bibliotek to jest przestrzeń na to, żeby się ze sobą spotykać. Na przykład podczas regionalnych spotkań stacjonarnych. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować w 2022 roku dla Państwa, że w podziale na regiony będziemy mogli się spotkać i przez jeden dzień porozmawiać o tym, co się udało w ramach programu rozwoju bibliotek, co jest jeszcze przed nami. Ale też zapraszamy Państwa do uczestniczenia w różnych inicjatywach, które są realizowane przez fundację, ale nie tylko, przez również organizacje, które z nami blisko współpracują, a taką organizacją jest na przykład Stowarzyszenie Labib i realizowane przez nią regionalne spotkania bibliotekarzy, tak zwane bibliolaby.
Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w nich i oczywiście do udziału w tegorocznym i przyszłorocznym kongresie bibliotek. Ale to nie wszystko, bo biblioteki, które przystąpią do programu, zaprosimy już w czerwcu tego roku na spotkanie otwierające, które będzie miało formę online, podczas którego będziemy mieli szansę się poznać, spotkać z trenerami, z którymi będziemy pracowali przez następne półtora roku, ale też jakby porozmawiać o wyzwaniach, które przed nami stoją. Poza spotkaniem otwierającym wszystkich pracowników bibliotek, nie tylko te trzyosobowe grupy z każdej biblioteki, które będą uczestniczyły w warsztatach planowania rozwoju biblioteki, zapraszamy do korzystania z kursów online'owych przygotowanych przez Fundację. W tej chwili dysponujemy dwoma, jeden jest poświęcony rzecznictwu, drugi realizacji projektów, planowaniu i realizacji projektów. Będziemy Państwa zachęcać do tego, żeby każdy z bibliotekarzy pracujących, bibliotekarek i bibliotekarzy pracujących w bibliotekach, które wezmą udział w programie, przeszedł taki kurs. I oczywiście dla naszych uczestników, ale nie tylko tych, którzy będą brali udział w szkoleniach, zrealizujemy szereg webinariów dotyczących wszystkich tych elementów, o których wspomniałam wcześniej. Państwo być może już znają naszą stronę, która się mieści pod adresem prb.biblioteki.org, ale Państwo jeszcze nie wiedzą, że ona będzie połączona z portalem LabIMP i że dla wszystkich tych bibliotek, które wezmą udział w czwartej rundzie, jest przygotowane miejsce, tak zwany wirtualny segregator, czyli taka platforma, która będzie wymagała logowania się za pomocą loginu i hasła i za pomocą której będą Państwo mieli dostęp do wszystkich materiałów niezbędnych do uczestnictwa w czwartej rundzie, ale będą tam Państwo również mogli umieszczać swoje na przykład plany rozwoju bibliotek wypracowane w trakcie warsztatów i komunikować się z trenerami i innymi bibliotekami uczestniczącymi w programie. To teraz w takim razie, jak powiedziałam o głównych elementach programu, to przejdziemy do części, która może Państwa bardzo interesować, czyli krótkiej opowieści o sprzęcie. Ela, zapraszam Cię i oddaję Ci głos. Jak tu już wielokrotnie jakby zostało powiedziane, do bibliotek, które zakwalifikują się do czwartej rundy programu rozwoju bibliotek, dostarczone zostaną zestawy sprzętu składające się z laptopa, tabletu i kamery internetowej. Do każdej biblioteki jeden zestaw, do każdej biblioteki wraz z filiami. Więc będziecie musieli się zastanowić, jak się tym sprzętem w sposób racjonalny podzielić. Dostawy sprzętu będą realizowane przez firmę kurierską i ten sprzęt przejdzie na własność biblioteki w momencie odebrania sprzętu od kuriera i podpisania protokołu przekazania i odbioru. Przygotujemy dla Was takie specjalne instrukcje, dzięki którym będziecie mogli dokonać takiego odbioru technicznego sprzętu, żeby wyeliminować ewentualne usterki fabryczne, ale też przygotujemy dla Was takie tutoriale, które pomogą Wam pozyskać licencję do Office 365, które są darmowe dla szkół i instytucji kultury. Jeśli zajdzie taka potrzeba, też zorganizujemy webinaria, które jakby wskażą, jak takie licencje pozyskiwać. Ten sprzęt będzie objęty 24-miesięczną gwarancją, natomiast jego ubezpieczenie i objęcie ochroną antywirusową będzie po stronie biblioteki. Do czego będzie służył ten sprzęt? Chcielibyśmy, aby na początku służył on do aktywnego uczestnictwa w szkoleniach. Tak jak Martyna powiedziała, te pierwsze szkolenia zaplanowane na 2021 rok będą odbywały się w formie spotkań na Zoomie. Zdajemy sobie sprawę, że sprzęt
którym obsługujecie na co dzień użytkowników, bardzo często nie jest wyposażony w kamery ani sprawne mikrofony, a z naszych doświadczeń, z tego całego roku, w którym w takich warunkach pandemicznych funkcjonujemy i z naszych doświadczeń z prowadzenia szkoleń online wynika, że ten kontakt wzrokowy jest bardzo ważny, bo pozwala wam lepiej, mocniej zaangażować się w szkolenie, ale też ułatwia zabieranie głosu, bo łatwiej zwracać się do konkretnych osób, a nie do czarnych kwadratów. Dlatego będziemy nalegać, abyście podczas szkoleń mieli włączone kamery i abyście mieli dostęp stały do mikrofonów. Mamy nadzieję, że właśnie to, że będziemy mogli się zobaczyć i usłyszeć, to nie tylko zwiększy wasze poczucie bezpieczeństwa na takim szkoleniu, ale też da wam i nam przynajmniej namiastkę realnego kontaktu. Natomiast po zakończeniu szkoleń chcielibyśmy, aby ten sprzęt służył do tworzenia nowej cyfrowej oferty biblioteki, która być może te działania pojawią się w waszych planach rozwoju biblioteki, takich jak szkolenia czy spotkania online, ale też podcasty czy wideoblogi. Tyle o sprzęcie na ten moment. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na czat. Będziemy też odpowiadać tutaj na koniec tego webinarium, ale też możecie te pytania kierować na nasz adres mailowy. Dzięki, Elu. To ja się pojawiam ponownie tutaj i kończąc już tą część prezentacyjną, bo już powoli zbliżamy się do końca, ale widzę, że na czacie się pojawia też bardzo dużo pytań, więc jakby fajnie, że będziemy mieli ten czas, żeby na nie odpowiedzieć. Powiem jeszcze Państwu, czego my tak naprawdę oczekujemy w ramach tego programu, bo my zapraszamy Państwa do tak naprawdę ciężkiej pracy i dobrze, żeby każda osoba przystępująca do programu miała tego świadomość. Bo w ramach programu, żeby wziąć w nim udział i żeby z niego coś wynieść sensownego dla siebie, dla swojej instytucji, żeby to miało sens i przełożyło się na Państwa przyszłość, tak naprawdę to po pierwsze oczekujemy aktywności. Państwa aktywności w trakcie warsztatów, oczywiście uczestnictwa w nich, ale też aktywnego włączania się właśnie w szczególności w te warsztaty online'owe. My wiemy, że to jest jakby czasami wyzwanie, tak, żeby przed komputerem wysiedzieć godzinę albo i dłużej i skoncentrować się, co na tym dzieje. My będziemy Państwu w tym pomagać, natomiast tak, nasze wymaganie to jest takie, żeby Państwo w nich aktywnie uczestniczyli. Po drugie też zapraszamy Państwa do tego, ale również oczekujemy, że będą się Państwo włączali w różne aktywności, które proponujemy, ale również włączali pracowników bibliotek, którzy nie biorą udziału w warsztatach, w ten cały proces, który się w trakcie tych warsztatów odbywa. Zaprosimy Państwa również do dzielenia się wiedzą. Jednym z takich kanałów dzielenia się wiedzą jest oczywiście portal Labib, który umożliwia zamieszczanie artykułów i scenariuszy opisujących to, co Państwo robią, Państwa pomysły na działanie i w ten sposób inspirowanie innych. Umożliwia ono również inspirowanie się, czyli czytanie o aktywnościach innych bibliotek, ale zaprosimy Państwa również do tego, żeby dzielili się Państwo wiedzą w trakcie spotkań w grupach lokalnych, zapraszali Państwo innych bibliotekarzy z innych bibliotek, innych instytucji kultury, po to, żeby porozmawiać o tym, o lokalnych wyzwaniach, trochę opowiedzieć o swoim doświadczeniu z czwartej rundy programu rozwoju bibliotek i co ona wniosła w Państwa funkcjonowanie i jak to doświadczenie można przełożyć na rozwój lokalny. Ale chcielibyśmy również, żeby uczestnictwo w programie było dla Państwa impulsem do działania. Każda biblioteka, która weźmie udział, zakwalifikuje się do programu i zostanie do niego przyjęta, w efekcie warsztatów chcielibyśmy, żeby wypracowała pomysł na dwa działania dla mieszkańców gminy, dla swoich użytkowników, a być może nie użytkowników biblioteki. I takie działania zapoczątkowała w ramach czwartej rundy.
Będziemy Państwa również zapraszać do tego, żeby Państwo komunikowali to, że są Państwo częścią czwartej rundy programu rozwoju bibliotek. Przygotowaliśmy już szereg różnych materiałów, które Państwu udostępnimy. To jest przykład plakatu, który wydrukujemy i każda z bibliotek taki otrzyma, będzie go mogła wywiesić gdzieś w widocznym miejscu po to, żeby osobom, które przychodzą do biblioteki, albo obok niej przechodzą, żeby je poinformować o tym, że są Państwo uczestnikami czwartej rundy programu rozwoju bibliotek. A to jest przykład z kolei naklejek, które można nakleić na sprzęt, na notatnik, gdziekolwiek, gdzie jest taka przestrzeń, żeby też jakoś komunikować to, że są Państwo aktywni i że są Państwo również uczestnikami tego programu. Więcej o zobowiązaniach znajdą Państwo w dwóch dokumentach. Pierwszy z tych dokumentów to jest wzór umowy uczestnictwa biblioteki w programie, a drugi z tych dokumentów to jest regulamin rekrutacji i uczestnictwa. Oba są dostępne na stronie prb.biblioteki.org. Ja już w tym momencie zachęcam Państwa, żeby Państwo sięgnęli do tych dokumentów i je przeczytali, ponieważ ich elementem są również załączniki. I jednym z takich ważnych załączników jest oświadczenie osób uczestniczących w programie, czyli tych osób, które Państwo zgłoszą jako biblioteka do uczestnictwa. Ich oświadczenia, że są świadome, w czym biorą udział i że są gotowe na ten udział i na aktywność, którą proponujemy. Dzisiaj mówimy o tym, czym jest czwarta runda i z czym się ona wiąże, ale więcej o tym, jak się do niej zgłosić, jak wypełnić formularz zgłoszenia, na co zwrócić uwagę i jak przygotować się do uczestnictwa w programie rozwoju bibliotek, opowiemy już w tym tygodniu, 18 marca o godzinie 11 na kolejnym webinarium. Za chwilę umieścimy Państwu na czacie link do rejestracji na to webinarium, ale już teraz o nim przypominam i zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo wzięli w nim udział. Jest 11:40. Mamy w związku z tym aż 20 minut na pytania i odpowiedzi. I ja teraz poproszę Asię, która zbierała te pytania, żeby je nam zaczęła wyświetlać, a my będziemy po kolei na nie odpowiadać. Jacku, Elo, gdybyście chcieli też się włączyć w odpowiadanie na pytania, to Was do tego zapraszam. To ja może odpowiem na pierwsze. Tak, webinarium jest nagrywane i w ciągu kilku dni zostanie opublikowane na kanale FRSI na YouTubie, także zdecydowanie będzie można wrócić do tego, o czym mówiliśmy w innym terminie i też przekazać osobom, które dzisiaj nie mogły być z nami, że takie webinarium można odtworzyć. Dobrze. Ja widzę kolejne pytanie, czyli jak byliśmy biblioteką wiodącą, to możemy brać udział w tej edycji. Niestety nie, Pani Grażyno. Do czwartej rundy programu rozwoju bibliotek zapraszamy biblioteki, które w ogóle nie brały udziału w programie rozwoju bibliotek, bądź brały w pierwszej i drugiej rundzie udział na prawach bibliotek partnerskich. Biblioteki wiodące to są te biblioteki, które otrzymały od nas duże wsparcie w poprzednich rundach i niestety w czwartej rundzie nie mogą wziąć udziału. Kolejne pytanie od Pani Doroty brzmi. W naszej bibliotece zmieniła się kadra. Wiem, że biblioteka brała udział w poprzedniej edycji, tylko nie mogę odnaleźć informacji w jakiej roli. Czy mogę to w jakiś sposób sprawdzić? Jeżeli mają Państwo takie wątpliwości, to zapraszamy do tego, żeby wysłać do nas maila. My zawsze odpowiemy Państwu, czy Państwa biblioteka uczestniczyła w programie rozwoju bibliotek, jeżeli tak, to w której rundzie i w jakiej roli, ale też jeszcze dzisiaj postaramy się na stronie prb.biblioteki.org umieścić pliki, w których Państwo będą mogli sami sprawdzić, czy Państwa biblioteka brała już udział w programie rozwoju bibliotek i w jakiej roli. I mamy kolejne pytanie, które wyświetlam i od razu odpowiem. Dostaliśmy od Państwa komunikat, że był jakiś błąd po kliknięciu w link rejestracyjny na webinarium. My to sprawdzimy, a równolegle teraz wrzucimy na czat link do rejestracji do webinarium na 18 marca. Także można sobie ten link też od razu teraz przekopiować.
Tylko dodam, że prawidłowy link znajduje się na Facebooku Programu Rozwoju Bibliotek, więc zawsze tam też można go odnaleźć i w niego kliknąć i się zarejestrować. I mamy kolejne pytanie od pani Anny. Czy biblioteka, w której pracuje jedna osoba, nie ma zespołu, może brać udział w programie? Jak najbardziej do programu zapraszamy również te biblioteki, które mają mniej niż 3 pracowników i w takiej sytuacji może pani zaprosić do uczestnictwa w programie i w szkoleniach osobę, która blisko współpracuje z biblioteką, a nie jest jej pracownikiem. Tak jak wcześniej wspomniałam, to może być, nie wiem, aktywny wolontariusz, to może być animator z Domu Kultury, z którym biblioteka blisko współpracuje, to może być urzędnik gminy. Proszę się zastanowić, czy w otoczeniu biblioteki jest taka osoba, która może wspierać bibliotekę w jej działaniach i której uczestnictwo w warsztatach może być dla Państwa, dla Pani wartościowe. I jeżeli tak, to warto taką osobę zaprosić również do udziału w programie. Kolejne pytanie od Pani Jadwigi brzmi: w naszej bibliotece pracuje jedna bibliotekarka, ale mamy aż 11 filii. Czy zespół może się składać z bibliotekarzy z filii? Tak jak wcześniej to pokazywaliśmy, bardzo nam zależy, żeby w tym 3-osobowym zespole zgłoszonym przez każdą bibliotekę była przynajmniej jedna osoba reprezentująca kadrę zarządzającą biblioteką i przynajmniej jedna osoba, która pracuje w filii, o ile biblioteka ma filię, oraz pracownik, który pracuje z użytkownikami biblioteki. W Państwa sytuacji wydaje mi się, że można by się było pokusić o takie rozwiązanie, że poza dyrektorem albo wicedyrektorem zaproszą Państwo dwóch pracowników filii, o ile jedna z tych osób jest osobą pracującą z użytkownikami. I kolejne pytanie podobne dosyć, to może ja, żeby dać Martynie chwilę oddechu. Biblioteka i filia jest traktowana jako całość, więc jeśli Państwo zgłaszają bibliotekę, to zgłaszają bibliotekę wraz z filiami. I kolejne pytanie. Pani Alina pisze: w naszej bibliotece pracują dwie osoby, w tym jedna przed emeryturą. Moje pytanie, czy w tej rundzie może od nas uczestniczyć jedna osoba, gdyż druga będzie na wypożyczalni. Jako dyrektor tej placówki i tak wszystko wykonuje w większości sama. Pani Alino, trudno mi w tym momencie tak na bieżąco odpowiedzieć Pani na to pytanie, bo najchętniej zaprosiłabym obie Panie, ale być może jest ktoś w Państwa otoczeniu, o kim Pani myśli, że na przykład mógłby zostać wkrótce pracownikiem biblioteki, albo ktoś, kto z Państwem blisko współpracuje. My mamy przewidziane na każdą bibliotekę 3 miejsca na szkoleniach z planowania rozwoju bibliotek. Jeżeli Państwo widzą szansę, żeby te 3 miejsca wykorzystać sensownie, to znaczy zaprosić do udziału w tych warsztatach kogoś, kto faktycznie ma wpływ na to, jak funkcjonuje biblioteka, to my do tego jak najbardziej zachęcamy. Im więcej osób z biblioteki będzie uczestniczyło w warsztatach, tym to będzie dla Państwa wartościowe, ponieważ te osoby później na kolejnych etapach realizacji programu, a w ogóle funkcjonowania biblioteki mogą się wzajemnie wspierać. Więc w Państwa przypadku zapraszamy obie Panie, plus jeszcze ewentualnie jedną osobę, którą Panie znajdą lokalnie. Tak, proponuję się na tym zastanowić jeszcze. I kolejne pytanie, to może ja szybciutko odpowiem. Zakładamy, że tak, że jeśli biblioteka ma filię, to zapraszamy do udziału, znaczy żeby jedną z 3 osób zgłoszonych była osoba pracująca w filii. Kolejne pytanie. Trochę już mówiliśmy o tym, jeśli biblioteka brała udział w poprzednich rundach, to niestety nie może brać udziału w 4. rundzie PRB, chyba że w poprzednich rundach miały status biblioteki partnerskiej i bazę, w której będzie można to sprawdzić, jeszcze dzisiaj opublikujemy na stronie 4. rundy PRB, więc zapraszamy, żeby tam zerknąć, jeśli Państwo nie macie pewności, w której rundzie uczestniczyliście. I kolejne pytanie. Martyna.
Pani Jolanta pyta, czy osoba zatrudniona na ćwierć etatu też można zgłosić. Jak najbardziej, jeżeli jest pracownikiem biblioteki, ja wiem, że biblioteki, które Państwo reprezentują, mogą się naprawdę bardzo różnić od siebie i to czasami są biblioteki jednoosobowe, czasami właśnie jest tam kilka etatów, ale liczone ćwiartkami. Wszyscy pracownicy biblioteki mogą wziąć udział w programie, wejść w skład tak naprawdę tych trzech osobowych zespołów z każdej biblioteki, niezależnie od tego, jaką mają ilość etatu, nie wiem jak to inaczej określić. I kolejne pytanie o to, o sytuację, kiedy biblioteka działa wspólnie z ośrodkiem kultury. To ja mogę powiedzieć. Tak jak już Martyna na samym początku mówiła, że zapraszamy wszystkie biblioteki niezależnie od ich organizacji i w tego sposobu, w jaki są zorganizowane, więc biblioteka działająca w ramach Ośrodka Kultury też może wziąć udział w naszym programie. Dobrze. Kolejne pytanie dotyczy wkładu własnego. Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Nie jest potrzebny wkład własny finansowy. Chociaż ja dopowiem, bo faktycznie... A, przepraszam. To nie, Martyna dopowie. Asia słusznie mówi, że jakby nie wymagamy od Państwa żadnego wkładu finansowego, natomiast muszą mieć Państwo świadomość, że jeżeli szkolenia stacjonarne dojdą do skutku, a liczymy, że w przyszłym roku to się uda, przynajmniej w części szkoleń z tych specjalistycznych, w tych regionalnych spotkaniach sieciujących, to po stronie biblioteki będzie pokrycie kosztów dojazdu na te szkolenia. W związku z tym w budżecie biblioteki muszą się znaleźć pieniądze właśnie na dojazd pracowników biblioteki na szkolenia. I kolejne pytanie. Już, Pani Doroto, już ruszył nabór. Dokładnie 10 marca ruszył nabór, więc już można się zgłaszać. Formularz jest dostępny na stronie czwartej rundy PRB i zgłaszamy się przez formularz elektroniczny. Na etapie rekrutacji nie potrzebujemy żadnych dokumentów papierowych. To kolejne pytanie publikuję. Martyna. Już odpowiadam. Ile bibliotek będzie mogło wziąć udział w czwartej rundzie PRB? Pyta pani Małgorzata. Pani Małgorzato, planujemy przyjąć około 75 bibliotek. Chyba, że część z tych bibliotek, które się zgłoszą, zadeklarują, że wydeleguje do udziału w szkoleniach mniej niż trzech pracowników. W związku z tym wtedy wówczas na tych szkoleniach pojawi nam się więcej miejsc, więc zakładamy też taką możliwość przyjęcia więcej niż 75 bibliotek. Natomiast 75 bibliotek to jest takie nasze minimum, które przyjęliśmy. Ela już z nami jest znowu, więc Elu, pytanie do ciebie. Czy do bibliotek trafi zestaw sprzętu? Czy pani dobrze zrozumiała? Dokładnie tak. Do każdej biblioteki wraz z filiami, która wejdzie do czwartej rundy programu rozwoju bibliotek, dostarczymy jeden zestaw sprzętu składający się z laptopa, tabletu i kamery internetowej. Odpowiadając na pytanie, po pierwsze zapraszam Pana na webinarium 18 marca, które będzie poświęcone rekrutacji, również kryteriom rekrutacji, ale już teraz te kryteria, one oczywiście są dostępne, one są opisane w regulaminie udziału w programie i w umowie uczestnictwa. Ja mam przed sobą ten dokument, w związku z tym, żeby też Państwu powiedzieć dokładnie, jak one brzmią, to ja je po prostu przeczytam. Już je mam. Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów. Pierwsze z nich to jest gotowość biblioteki do wzięcia udziału w programie rozwojowym, rozumiana jako świadomość misji instytucji i wyzwań przed nią stojących. Drugie kryterium to jest gotowość osób pracujących w bibliotece do udziału w programie związana z aktywnym uczestnictwem w szkoleniach, spotkaniach sieciujących, wymianą wiedzy i współpracą w zespole biblioteki. Trzecie kryterium, które będziemy brali pod uwagę, to jest wizja zmiany biblioteki i motywacja do przeprowadzenia tej zmiany. I ostatnie, czwarte, to jest zgodność oczekiwań biblioteki z możliwościami programu. I te kryteria, które ja przed chwilą przeczytałam, one mają odzwierciedlenia w pytaniach, które zadajemy w formularzu. W związku z tym
przejdziemy przez ten formularz i trochę bliżej się przyjrzymy tym pytaniom i to, od czego Państwa oczekujemy na etapie rekrutacji właśnie podczas webinarium 18 marca, więc serdecznie Państwa jeszcze raz na nie zapraszam. Teraz kolejne pytanie. Czy zamiast dyrektora może wziąć udział zastępca? Tak, mamy to zapisane, że chcielibyśmy, żeby jedna z tych trzech osób wchodząca w skład zespołu biblioteki była przedstawicielką bądź przedstawicielem kadry zarządzającej biblioteką i to może być zastępca dyrektora, to może być kierownik biblioteki, jeżeli biblioteka jest instytucją połączoną. Zależy nam na tym, żeby to była osoba, która podejmuje decyzje czy współpodejmuje decyzje w ramach instytucji, którą Państwo reprezentują. I kolejne pytanie, co w sytuacji, kiedy pracownik zgłoszony do programu w trakcie jego trwania zmieni pracę? Takie sytuacje oczywiście zawsze mogą się zdarzyć, natomiast i wtedy będziemy dopuszczali zmianę tych osób, ale bardzo byśmy chcieli, żeby Państwo już teraz na etapie rekrutacji do programu porozmawiali w zespole biblioteki, kto z pracowników jest gotowy się zaangażować, bo tej aktywności bardzo od Państwa potrzebujemy. Żeby uniknąć właśnie takich sytuacji, że ktoś, kto waha się na przykład nad zmianą pracy, weźmie udział w programie i będzie uczestniczył w części szkoleń, a później w drugiej części programu będzie uczestniczył ktoś inny, bo w sposób naturalny przekazywanie tej wiedzy będzie utrudnione. Ja jeszcze tylko chciałam dodać, że częścią umowy z biblioteką będą deklaracje uczestników, czyli członków zespołu z biblioteki. Więc one będą imienne, będziecie się imiennie zobowiązywać do uczestnictwa w szkoleniach, do dzielenia się wiedzą. Więc no i w przypadku, kiedy jakiś inny pracownik się pojawi, to każdy nowy też taką deklarację będzie musiał podpisać. I tutaj bardzo ciekawe pytanie o bibliotekę, która jest częścią innej instytucji, ale będzie niedługo znowu samodzielną instytucją, ale to się nie wydarzy przed 7 kwietnia. Czy ma szansę się zgłosić? Ja na początku Państwu pokazywałam, że zapraszamy wszystkie biblioteki niezależnie od formy organizacyjnej. W związku z tym, jeżeli Państwo są teraz częścią innej instytucji, to na tym etapie proszę się zgłosić do programu jako część właśnie tej większej instytucji. Jeżeli umowa, którą podpiszemy po etapie rekrutacji będzie wymagała na dalszych etapach zmiany, po reorganizacji tej instytucji, to oczywiście będziemy ją aneksować. I kolejne pytanie o zatrudnienie osoby w chwili na umowę zlecenie. Co w tej sytuacji? Nie będziemy wnikać, na jakich zasadach są zatrudnione osoby w poszczególnych instytucjach. W związku z tym, jeżeli ktoś jest pracownikiem biblioteki i Państwo deklarują, że w tej bibliotece pracuje i zgłaszają ją w programie, to my wszystkie takie sytuacje akceptujemy. Dobrze. Do kiedy trwa nabór? Do 7 kwietnia. Tutaj prosta odpowiedź. I drugie pytanie. Martyna, chcesz coś dodać? Ja chciałam tylko jakoś pokazać na światło dzienne takie jedno pytanie, które widzę, że jest zadawane i które wydaje mi się, że może być adresowane do Jacka, ale to może jakby w następnej kolejności, bo widzę, że pytanie zadała pani Mirosława, gdzie będą się odbywały szkolenia stacjonarne. Pani Mirosława, my w tym momencie jeszcze nie wiemy, czy one się w ogóle będą odbywały, więc jeżeli się będą odbywały, to postaramy się, żeby odbywały się w sposób jakoś regionalnie, tak żeby Państwo mieli możliwie najlepszy dojazd na te szkolenia. Natomiast jakby te decyzje będziemy podejmowali już wówczas, kiedy po pierwsze będziemy znali listę bibliotek uczestniczących w programie, a po drugie będziemy wiedzieli, że te szkolenia stacjonarne będziemy faktycznie realizować. Czy Martyna, teraz chcesz wybrać to pytanie, o którym mówiłaś? Tak, bo ja miałam takie zapraszam. Pytanie. Dotyczące kolejnych rund. Jacku, możesz się przygotować, ja je szukam. No to ja wyświetlam. Czy w przyszłości planowana jest kolejna edycja programu?
Tak, ja w swoim wystąpieniu mówiłem bardzo dużo o niepewności, o nieprzewidywalności. I tak, jak usłyszałem pytanie o to, gdzie się będą odbywały szkolenia stacjonarne, to mi się tak zrobiło błogo, bo ja bym bardzo chciał naprawdę. I cieszę się, że jakby bierzecie to pod uwagę i że macie nadzieję na to, że to się zdarzy w ciągu tych najbliższych 2 lat. Ja myślę, że tak jak w tej chwili myślę sobie o kolejnych edycjach, to chciałbym być może po tym 2-letnim okresie w tej chwili kolejne 2 lata przeznaczyć na dalszą pracę z tą grupą. Chciałbym dalej umacniać was w rozwoju, zapraszać do sieci itd., itd. Natomiast no być może za kolejne 2 lata pomyślimy o kolejnej rundzie. A czy ja mogę jeszcze pół minuty, jak mam w tej chwili, ja wiem, że to się dzieje kosztem być może pytań, które zadajecie, ale też mam taką potrzebę, żeby powiedzieć, że nasze odpowiedzi są takie techniczne, odnoszące się do regulaminów, kryteriów itd., itd. Ale oczywiście za tym wszystkim stoją olbrzymie emocje. Związane z tym, że no, ja sobie policzyłem, budżet tej naszej 4. rundy jest 25 razy mniejszy niż poprzednich rund. To jest główna przyczyna tego, że podejmujemy takie decyzje, żeby skupić się na bibliotekach nowych. To było wiele dyskusji wokół tego, a nie tych, które uczestniczyły w poprzednich rundach na prawach tych bibliotek głównych wiodących. To jest też kwestia, to jest jakby jedna z podstawowych kwestii, jak mówimy o sprzęcie. Sprzęt od poprzednich rund. W tej rundzie jest w zasadzie sprzętem dla zespołu, który bierze udział w szkoleniach. Mam umożliwić, bo mamy takie doświadczenie, że czasami zdarza się, że robią spotkania, ktoś nie może uruchomić kamery, nie może uruchomić mikrofonu, to utrudnia po prostu udział w szkole. To nie jest sprzęt w tym momencie dla użytkowników. Co oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to są pewnie niewystarczające programy Kraszewskie, Instytutu Książki, takich warunków związanych z jakby udziałem bibliotek, jak i przedsięwzięciu szkoleniowym nie ma i można z tego skorzystać, ale też myślę, że no, mam nadzieję, że jesteśmy na takim etapie rozwoju naszego kraju, on nie zostanie zatrzymany, że jednak utrzymanie tego sprzętu to już w coraz większym stopniu powinno być zadanie samorządu, a z waszej strony działań rzeczniczych. I też jak wspominałem o tym, mam świadomość tego, że konkurencja do różnych działań na poziomie gminy jest duża. Jeszcze słowo o kryteriach, bo Martyna wymieniła takie kluczowe kryteria, które też są odzwierciedlone we wniosku, który będziecie składać, ale no, to wszystko jest ze sobą powiązane. Jeżeli jesteśmy w stanie zaprosić tylko 75 bibliotek z filiami, to bardzo nam zależy, żeby w tym gronie były przede wszystkim takie biblioteki, które świadomie podjęły decyzję, że chcą się rozwijać, co wcale nie jest rzeczą jakby, żeby to dobrze zabrzmiało. To znaczy, nie każdy w danym momencie się na to nastawia, tak? Że w tej chwili jest bardzo dużo bieżących problemów i być może niektórzy woleliby w tej chwili się skupić na tym, co się w tej chwili dzieje. Natomiast no, są tacy, którzy myślą sobie, że być może ten moment niejako trochę kryzysowy jest też momentem takim, żeby można go postrzegać też jako okazję do rozwoju. Takie biblioteki chcielibyśmy zaprosić. Więc tutaj dywagacje na temat tego, czy to jest sprawiedliwe, że nie uczestniczą te na przykład z 1. rundy, która była bardzo dawno, to jest naprawdę coś, co zajęło nam wiele, wiele czasu, zastanawianie się nad tym i też rozmowy z naszą grupą doradczą biblioteczną w tej sprawie. Jeszcze słowo o filiach. Filie są częścią jakby całego systemu bibliotek w gminie, więc też nam bardzo zależy, żeby ten plan rozwoju w oczywisty sposób ich dotyczyło, są jakby działami po prostu tej biblioteki. I pewnie też bym tutaj sugerował, żeby do szkoleń wybierać, może tą filię, która jest najbardziej aktywna, też ma najbardziej takie prorozwojowe nastawienie. To ja tyle z tej strony. Dziękuję. Dzięki Jacku za uzupełnienie. Minęła godzina 12, w związku z tym czas naszego webinarium dobiega końca. Ja Państwu wyświetlam jeszcze teraz slajd, na którym po pierwsze jest adres mailowy, który obsługujemy wspólnie z Elą, 4prb@frsi.org.pl. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, to można za pomocą tego adresu się z nami kontaktować. Można oczywiście również do nas dzwonić i kontakty telefoniczne znajdą Państwo na stronie prb.biblioteki.org. I
zachęcam Państwa również na tą stronę, nie tylko dlatego, że za pomocą jej przechodzi się do formularza zgłoszenia, ale również dlatego, że tam jest taka sekcja pytań i odpowiedzi na tej stronie, którą my będziemy na bieżąco uzupełniać. W związku z tym, jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, to warto sprawdzić, czy my już na takie pytanie nie odpowiedziałyśmy. W związku z tym tam Państwa zapraszam. Po raz kolejny zapraszam na kolejne webinarium 18 marca na godzinę 11. A dzisiaj już bardzo Państwu dziękujemy za udział w webinarium. Zachęcamy do kontaktu i zachęcamy oczywiście do zgłaszania się do udziału w czwartej rundzie programu rozwoju bibliotek.